Piotr Zieliński. I jeszcze raz lewa noga i gol! Naliczony czas gry. Piotr Zieliński zebrał się do tego drugiego strzału. I to jest bramka na 3-2. I to jest bramka, która jednak w końcu ostatecznie może nam dać zwycięstwo w tym spotkaniu. Brawo Zielu, brawo, brawo! Wszędzie, na WF-ach trenowaliśmy, graliśmy wszędzie, gdzie się dało. Nie? No takie już było dzieciństwo, że się tylko piłeczka i piłeczka i piłeczka. Klub sportowy Orzeł znajduje się w województwie dolnośląskim. Jest to miasto powiatowe, które liczy sobie ponad 20 tysięcy gmina mieszkańców. Klub sportowy Orzeł Ząbkowice z 70-letnią tradycją. Obecnie gra w czwartej lidze na pozycji czwartej po rundzie jesiennej. Pamiętam Piotka, nawet jego transfer, bo sam go transferowałem do Zagłębia Lubin. Ten chłopak już od małego, bardzo, prawdę mówiąc, cały dzień siedział tutaj, przesiadywał na stadionie. Po prostu był zakochany w tym piłce. Jak go gdzieś ktoś pominął albo coś, to nawet i płakał. Chodziliśmy razem do przedszkola, później do szkoły, do podstawówki, no i Piotrek wyjechał wtedy do gimnazjum, do Lubina i chyba w pierwsze liceum pojechał do Udine, już do Włoch. Nie było konkurencji tutaj na Dolnym Śląsku dla niego w swoim roczniku. Był w stanie sam wygrać mecz, no to jechaliśmy na turniej i ja mu tylko podawałem, on strzelał bramki, sam przechodził całe boisko i wygrywał mecze. No, nie oszukujmy się, taka była prawda i jestem z tego zadowolony, że mam takiego kolegę, że poznałem go wcześniej, tak jak byłem mały. Cała trójka, i Piotruś, Paweł i Tomek, najstarszy z nich, to wszyscy wychowankowie Orła Ząbkowice. Do Ząbkowic przyjeżdża często tutaj do rodziny. Jak są święta, jak ma wolną chwilę, to zawsze przyjedzie tutaj. Tak, Piotrek każdy raz, jak jest kadra, zawsze przyjeżdża tutaj na stadion, trochę pobiega, potrenuje, przychodzi, jakieś zdjęcia, jakieś autografy da, ostatnio tutaj jest nawet na tym. Także nie zapomina o klubie, którym się wychował. Są na pewno talenty, ale to tak jak były, zawsze kiedyś będą talenty, ale kto z nich wyrośnie na dobrego piłkarza, to nie wiem. No czas pokaże. Piotrek od małego był bardzo dobry, no i teraz jeszcze, będzie jeszcze lepszy.